Opowiem Wam dzisiaj o czymś, co mnie ekstremalnie poruszyło, prywatnie mnie poruszyło. Wczoraj, jak to się wydarzyło, nie wiedziałem, czy będę o tym nagrywał, czy nie, ale to jest takie coś wow, że chcę to nagrać i puścić świat, niech sobie to leci. Przychodzimy wczoraj do domu, tam rodzinka, wiadomo, i tak dalej, normalne krzątanie się przed kolacją, po czym Bruno mówi do mojej żony: Mama, chodź, pójdziemy oglądać Sarenki. No i wyszli z domu, poszli na pole pod lasem i oglądają Sarenki. Ja w tym czasie robię z Oliwią kolację, tam normalne wieczorne krzątanie i w pewnym momencie mam takie coś: Ej, co tu się właśnie wydarzyło? Mój syn powiedział do mojej żony: Mamo, chodź, pójdziemy oglądać Sarenki. Kamila zostawiła to, co robiła, i poszła z Brunem oglądać na pole sarny. I czemu to jest jakieś niezwykłe i poruszające? Po pierwsze, zakomunikowanie potrzeby przez dziecko. Po drugie, Kamila to usłyszała. Po trzecie, mogli to pójść zrobić, dlatego że te sarenki wokół nas sobie biegają. Dosłownie, nie w przenośni. Pomyślałem sobie, o co prosi dziecko, które mieszka w centrum Warszawy? Chodźmy zobaczyć Batmana i mama go bierze do multikina. A u nas Bruno mówi, że chce zobaczyć sarny i oni idą na pole i doświadczają tego, jak ta tam sarna, wiecie, wystaje głowa nad jakimś zbożem i sobie po tym skacze. I ktoś teraz powie, bo ja wiem, co wy mówicie, ja was znam, czyli większość z was znam. Będzie, no, ale co jest złego w multikinie? No nic. Albo, kurde, znowu daje taką wyższość swoją Osman w swoim przekazie, że jakby lepiej z tymi sarnami biegać, niż iść do kina w centrum miasta. Przecież nie ma nic złego mieszkania w centrum miasta. Oczywiście, że nie ma. I wiecie, co zacząłem robić jakoś miesiąc czy 2 miesiące temu? Zacząłem używać znacznie więcej guzika blokowania komentarzy. Znacznie więcej guzika usuwania, odfollowywania i tak dalej. Wcześniej to miałem większą tolerancję. Okej, oni mówią, że czegoś nie rozumiem, ja im to wyjaśnię, a wyszło mi, że nie. Więc jak pisze mi jakaś osoba, że hej, ja w swoim przekazie daję taką wyższość nad innymi i mówię, że moja racja jest lepszą racją, to znaczy, że ten ktoś tego nie rozumie, a już mam dość tłumaczenia, że to nie o to chodzi. Chodzi o pokazanie innej perspektywy. I teraz mówiąc to i pokazując tą wysoką wrażliwość, taką właśnie piękno, na obfitość, na to, że można takie rzeczy realizować, ja chcę docierać do ludzi, którzy rozumieją, a tak, ja go rozumiem, ja go kumam, mam tak, takie życie właśnie prowadzę. Dobra, i drugi wątek z tego samego wieczoru wczorajszego. Oglądaliśmy rodzinnie wczoraj wieczorem bajkę Coco. C-O-C-O, bajkę Coco. O chłopcu, który odnajduje swoje powołanie do gry na gitarze. I tam na końcu jest taka poruszająca scena. Nie chcę wam spoilerować, warto ten film obejrzeć, taką filmobajkę na Disneyu, gdzie młody bohater ma rozmowę z swoją babcią, właśnie o imieniu babcia Coco. Oglądamy to jest bardzo poruszający moment, a ja patrzę, a moja 5-letnia córka by tak, i leją się jej łezki. Tam, co się, myszko, stało? Wzruszyłam się, to była wzruszająca scena, a tak dobrze wzruszająca. I ja w tym momencie się rozklejam i patrzę, jakiego piękna doświadczyłem. I że przez to, że robię to, co wam mówię w internetach od wielu lat, czyli praca zdalna, w modelu rozproszonym, niesynchroniczna, pozwala mi na to, że mogę doświadczać z moją rodziną tych momentów niepowtarzalnych. Czyli doświadczyłem po raz pierwszy momentu, czy po raz pierwszy to się wydarzyło w ogóle, gdzie moja córka się wzruszyła. Tak dobrze, tak prawdziwie, empatycznie. I ja obok niej jestem i mogę obserwować ten moment. I to było na maksa turbo niesamowite. Odkurzacz w tle. I mówię to dla tego, że to jest dla mnie luksus. Móc żyć w taki właśnie sposób, żeby można było w ten sposób doświadczać rzeczy prostych, ale absolutnie niezwykłych. I to jest moje świadectwo. Nie pokazywanie palm, luksusów i tak dalej.
To też są fajną częścią naszego życia. Ale pokazywanie takich właśnie prostych rzeczy. Wspólny posiłek, wspólny spacer, wspólny wartościowy film, który wywołuje emocje i sprawia, że stajemy się lepsi. I w tym podsumowaniu zapraszam Was do tego, żeby robić tak, żeby można było takie momenty doświadczać, bo tak one są zajebiste. One są znacznie bardziej zajebiste niż jazda sportowym samochodem. To chyba, że w tym sportowym samochodzie jest moje dziecko, które też się jara tym sportem. Albo są to piękne wakacje, ale z rodziną. A to wszystko jest możliwe dzięki temu, że tak sobie poukładaliśmy życie biznesowe i nie tylko, że możemy z tego korzystać. Odkurzacz w tle. Obejrzyjcie sobie bajkę Coco. I dajcie znać, co wy z tej bajki dla siebie zauważyliście. I powiedzcie mi też w komentarzach, czy widzicie, o jakich schematach i programach ta bajka traktuje. Czy zauważacie w niej elementy ustawień systemowych? Czy zauważacie w niej tą cykliczność pokoleń? Czy widzicie w niej swoje historie? Ja się ekstremalnie z tą bajką utożsamiam i też zaczynam kopać, jak to było z tymi moimi przodkami. Gdzie tam był jakiś pra-pra-dziadek, który był też taką czarną owcą, jak ja jestem w rodzinie. Czyli który myśli inaczej, robi inaczej i mu bardzo, bardzo wychodzi. Bo musiał ktoś być również w przyszłości na mojej drodze, czy ja na jego drodze. Zobaczymy. Polecam. Dużo ciekawych wątków. Miguel! Can you hear me? It's Miguel. I saw your papa. Remember? Papa? Please. If you forget him, he'll be gone. Forever. Here. This was his guitar, right? He used to play it to you? See? There he is. Papa! Remember? Papa? Mama Coco, please, don't forget him. What are you doing to that poor woman? It's okay, man. What's gotten into you? I thought I'd lost you, Miguel. I'm sorry, Papa. We're all together now. That's what matters. Not all of us. It's okay, mamita. Miguel, you apologize to your mama Coco. Mama Coco? Well, apologize. Mama Coco, your papa, he wanted you to have this. Mama? Wait. Remember me. Though I have to say goodbye, remember me. Don't let it make you cry. For even Look. If I'm far away, I hold you in my heart. I sing a secret song to you each night we are apart. Remember me, though I have to travel far. Remember me, each time you hear a sad guitar. Know that I'm with you, the only way that I can be. Until you're in my arms again. Nothing, Mama. Nothing at all. My papa used to sing me that song.
He loved you, Mama Coco. Your papa loved you so much.